Będzie słychać? Tylko tak troszkę głośniej. Dobrze? Ty tak, dykcję mam tą. Znaczy nie mówisz, tak? Do mnie, może być, tak? Dobra, to zaczynam. Od urodzenia nie wiedziałem, a też faktycznie to było dopiero kiedy miałem 18-19 lat, kiedy ta decyzja jakby tak się we mnie ugruntowała, bo kiedy miałem lat 15, 16, 17, to chciałem założyć rodzinę, tak żeby faktycznie to była taka dobra rodzina. Może trochę inna od mojej. Ja nie mam rodzeństwa, więc chciałem, żeby na przykład moje dzieci miały rodzeństwo, żeby było tak gwarnie, wesoło w domu. Natomiast byłem przygotowany do tego, by zostać księdzem, myślę, już właśnie od młodszego wieku, poprzez bycie ministrantem. W parafii salezjańskiej, tam na Pradze, gdzie się wychowałem, mając 9 lat po pierwszej komunii świętej, po tak zwanej rocznicy, zgłosiłem się do wspólnoty, zostałem ministrantem i to był wspaniały też czas w moim życiu. Do dziś moimi najlepszymi przyjaciółmi są osoby, które właśnie spotkałem we wspólnocie ministranckiej i przy ołtarzu, można powiedzieć, koleżanki, które były we wspólnocie też oazowej. I bycie ministrantem przygotowywało mnie do tego, by ta decyzja później była trochę łatwiejsza. W wieku 19 lat, 18, jak miałem zdawać maturę, to nadepnąłem niechcący księdzu proboszczowi na sutannę, a on mi powiedział: Łukasz, ty chyba będziesz księdzem. Zezłościłem się tak wewnętrznie na niego. No ale nic, przebaczyłem. Jeszcze jest jedna historia taka może szczególna, związana z salezjanami, których poznałem właśnie będąc ministrantem w tej mojej parafii. Jeden z księży, znany nam wszystkim tutaj, kiedy pracował na Pradze, to kiedy pomagałem jak ministrant ubrać się do mszy, założyć ornat, no i założyłem ten ornat, to on się mnie pyta: Łukasz, a kiedy ja tobie założę ornat? We mnie się wtedy, można powiedzieć, scyzoryk otworzył w mojej kieszeni. Też byłem na niego bardzo zły, ale później, kiedy ja już byłem w seminarium, to faktycznie poprosiłem tego księdza Juliana, żeby założył mi ornat, kiedy będę go pierwszy raz nakładał podczas mszy świętej, kiedy przyjmowałem święcenia kapłańskie. Żeby zostać księdzem, to naprawdę zdecydowałem się na kilka miesięcy przed zdaniem matury, ale jeszcze mi brakowało wtedy dużo odwagi, żeby o tym powiedzieć. No i powiedziałem dopiero o tym, jak pojechałem do nowicjatu. To już było wakacje 98 roku. To myślę, że tak tyle. To trochę właśnie w tej poprzedniej odpowiedzi już było widać, bo się wychowałem w parafii salezjańskiej. Z salezjanami nie tylko modliłem się przy ołtarzu, ale też wiele czasu spędzałem na różnych obozach, wycieczkach, w oratorium, organizując coś dla młodszych dzieciaków, głosząc też rekolekcje, szczególnie taki ksiądz Arek, który tam pracował, to jadąc na rekolekcje, nas młodych poprosił, żebyśmy mu pomogli, nie? Zagrać w scenkach, ktoś kto tam lepiej śpiewał, to śpiewał, animował śpiew, różne takie rzeczy pomagać mi. To też dla mnie było takie doświadczenie wiary. Popatrzyłem, jak salezjanie dzielą się wiarą. No i właśnie, że miałem wśród nich przyjaciół, znałem księdza Bosko, już jego charyzmat,
to nie było innej opcji. W ogóle nie rozważałem, żeby być, nie wiem, franciszkaninem, dominikaninem czy księdzem diecezjalnym. Żadnej innej opcji nie było. Nowicjat to był dobry czas dla mnie. Czerwińsk nad Wisłą, sanktuarium Matki Bożej Pocieszenia, płynąca Wisła. Bardzo lubiłem się wpatrywać w Wisłę, jak ta woda płynie, czas płynął. Ja się jeszcze cały czas zmagałem z tą decyzją, a może ja wrócę do domu, może ja zacznę jeszcze studia jakieś, pomogę w domu. Ale czas, który spędzaliśmy w nowicjacie na modlitwie, to był czas, który pomógł mi jakby mocniej zajrzeć w głąb siebie, który pomógł mi zaprzyjaźnić się jeszcze bardziej z Panem Jezusem. I myślę, że On uspokoił wtedy wszystkie moje niepokoje. Też w nowicjacie, jako młodzi nowicjusze, opiekowaliśmy się naszymi starszymi współbraćmi. To znaczy salezjanami. My jeszcze nie byliśmy współbraćmi, ale już byliśmy tak traktowani. I to też bardzo mi pomogło zobaczyć rodzinność, jaka panuje w naszym zgromadzeniu. I tak sobie pomyślałem, że ja, będąc salezjaninem starszym, to pewnie nie zostanę oddany gdzieś tam do jakiegoś domu starców, tylko będę we wspólnocie, tak po rodzinnemu. I to mnie też w nowicjacie zafascynowało i pomogło mi cały nowicjat, to przygotowanie do złożenia ślubów, pierwszych ślubów, tak bardzo dogłębnie przeżyć. Poza tym było dużo radości, no jak to wśród takiej młodej wspólnoty, nie? Moich kolegów nowicjuszy. Tworzymy dobrą ekipę. Teraz spotkamy się, jesteśmy dla siebie przyjaciółmi. No, przykładem wiary jest na pewno ksiądz Bosko. To z takich, można powiedzieć, wielkich świętych. No, jestem zafascynowany jego życiem, jego postawą, tak jak on po prostu poświęcał siebie dla młodych ludzi, ale nie tylko. Dbał o zbawienie naprawdę każdego. A tak na pewno jest przykładem wiary dla mnie też i moja mama. Takiej prostej wiary, ale wytrwałej. Wytrwałej, która potrafi poradzić sobie z najróżniejszymi takimi problemami, które się ma w ciągu swojego życia, związanego też z problemami związanymi ze zdrowiem. Wiary w Boga, który nie opuszcza, który jest gdzieś obok i cały czas towarzyszy. Zaczyna się o 4 rano, kończy o 3 w nocy. Nie, tak nie jest, bo to trzeba też wypocząć. Natomiast zaczyna się modlitwą. Tak, tutaj teraz będąc w tej łódzkiej wspólnocie, to zaczynamy modlitwą albo o 6:20, jeśli trzeba muszę rano odprawić, bo później nie ma na to okazji, do tego okazji. Albo o 6:50 jest jucznia wspólnotowa i rozmyślanie, medytacja nad danym tekstem, który się sobie człowiek wybiera, czy Ewangelię, czy jakiś inny. No i to tak do 7:20, później śniadanie. Nie, po śniadaniu obowiązkowa kawa. W październiku 10 krużańca, tutaj już we wspólnocie szkolnej. No i dzwonek na lekcję, 8 rano, nie? To jak pracujemy w szkole, no to normalnie życie szkolne, wiemy jak wygląda. A po szkole często to jest właśnie spotkanie się z młodymi ludźmi, albo w oratorium, albo gdzieś, nie wiem, na hali, albo gdzieś wyjść, umówić się na wycieczkę. Ogólnie rzecz biorąc, życie salezjanina to takie poświęcone młodemu człowiekowi w różny sposób, nie? Młodsi na tak zwanym pierwszym froncie.
częściej z młodym człowiekiem. Starsi też poświęcają swoje życie młodemu człowiekowi, może już trochę w inny sposób, nie? Też i więcej się za nich modląc już w samej kaplicy, ale też wykonując różne inne obowiązki, nie? Bo to też, żeby zorganizować życie w takim domu jak nasz, dużym, to trzeba zadbać o wiele rzeczy i nawet jak ktoś jedzie po zakupy, to też to robi dla młodego człowieka, na przykład takiego, który je obiad na dużej przerwie. To też jest praca dla młodego człowieka, salezjańska praca. Bardzo trudno. Młodzież jest wymagająca. Jest być przyjemnie nauczycielem, bo dobrze się uczy, jest dobra atmosfera, relacje z uczniami. Mam nadzieję, że dobre. Ja jestem otwarty na... Chcę być otwarty na wszystkich. Może nie zawsze to wychodzi. Ale praca jest taka, że no, trzeba się jakby dobrze przygotować i potrafić zafascynować, nie? Ja nie mam dużego takiego doświadczenia nauczycielskiego, więc różnie mi to wychodzi, ale też myślę, że z pomocą uczniów to myślę, że dobrniemy szczęśliwie do końca roku tego i następnych. Dobrze się uczy w szkole salezjańskiej, dobra atmosfera nie tylko na lekcjach, ale w całej szkole, wśród uczniów i też wśród starszych. Serdecznie dziękuję za rozmowę. Ja dziękuję. Szczęść Boże.